Zakłady sportowe! 1XB! Duże wygrane! 1XB! Szybkie wypłaty! 1XB! Wiarygodny bukmacher! 1XB! 1XB! Bukmacher. W związku z tym, że filmy o tematyce roślin cieszą się dużą popularnością na naszym kanale, postanowiliśmy stworzyć dla Was jeszcze jeden odcinek. W dzisiejszym materiale przedstawimy Wam kilka osobliwych gatunków, które z pewnością Was zaciekawią. Zapraszam do oglądania. Pluskwica groniasta. To bardzo osobliwie wyglądająca roślina, oryginalnie pochodząca z północno-wschodniej Ameryki. Swoim wyglądem przypomina niekiedy posiadającą dziesiątki oczu postać z horrorów. Pomimo tak źle kojarzących się konarów, roślina ta ma bardzo szerokie zastosowanie w medycynie, a z jej członów tworzy się leki łagodzące dolegliwości związane z menopauzą. Czarci pazur. Nazwany tak od angielskiego zwrotu, krzew występuje głównie na terenie południowej Afryki. Jego nazwa związana jest również z trybem życia tej rośliny, który polega na przylepianiu się do ludzkiej odzieży bądź zwierzęcej sierści w celu rozpowszechnienia się na większą skalę. Mimo swojej diabelskiej nazwy, roślinę tę często stosuje się w medycynie ludowej. Nepenthes attenborogi, znany również jako zban attenboroga, to prawdopodobnie jedna z najdziwniejszych roślin mięsożernych na świecie. Swoje rdzenne korzenie znajduje na malowniczych dzikich Filipinach, przez co została odkryta zaledwie 18 lat temu. Przypominająca swoim kształtem dzban roślina najpierw wabi, a następnie łapie owady lub pomniejsze gryzonie. Jeden z największych spotkanych dotąd okazów miał niemalże 2,5 litra objętości. Taka chantrieri. Pod polską nazwą jest bardziej kojarzony jako kwiat nietoperz. Ta bardzo ponuro wyglądająca roślina z pewnością mogłaby się znaleźć na planie niejednej hollywoodzkiej produkcji. Jej strąg jest w stanie wyrosnąć do 30 cm, a jej w cudzysłowie wąsy mogą osiągać nawet 80 cm długości. Figa dusiciel. To bardzo szczególny rodzaj rośliny, który bez wątpienia można ogłosić leśnym zabójcą. Tego rodzaju dusiciel wpierw wybiera swoją ofiarę, by nieco później w powolny, lecz skuteczny sposób odciąć jej dopływ słońca oraz składników odżywczych. W ten sposób zaatakowane drzewo powoli obumiera, a na jego miejsce wyrasta wspomniana wcześniej figa. To już wszystko na dziś. Nie zapomnijcie zostawić subskrypcji oraz łapki w górę, jeżeli film Wam się spodobał. Widzimy się już w kolejnym odcinku. Cześć!